Kamińska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Zadziwiona jestem tym, że wnioskodawcy dzisiejszej debaty są aż tak bardzo bezwstydni. W obliczu szalejącej inflacji w Unii Europejskiej, wysokich cen energii spowodowanych uzależnieniem energetycznym Unii Europejskiej od Rosji i wojną na Ukrainie, państwo miesiąc w miesiąc nieustannie zajmujecie się Węgrami. Otóż na Węgrzech obywatele zdecydowali, żeby powierzyć swoją ojczyznę partii Fidesz. Orbanowi. I to jest ich decyzja i to jest ich wybór. Ale państwo uważacie, że tam są łamane prawa i wolności. Naruszony jest mechanizm również warunkowości. Już państwo grozicie komisarzowi Hanowi, że zostanie odwołany, bowiem nie spełnia waszych oczekiwań. Chcielibyście Węgry zagłodzić, Polskę zagłodzić. Przewodnicząca Komisji Europejskiej pozwoliła sobie również na przytyk w kierunku Włochów, którzy przed wyborami we Włoszech partia braci Włochów miała wysokie notowanie i oto Ursula von der Leyen powiedziała, że będzie można im również utrudnić funkcjonowanie w Unii Europejskiej. Państwo się dalece zapominacie. Dziś kluczową debatą powinna być debata związana z łamaniem zasad solidarności unijnej, jeśli chodzi o sytuację na rynku gazu. Proszę państwa, Niemcy blokują w Radzie wprowadzenie ogólnoeuropejskiego limitu cen gazu. Również w Parlamencie Europejskim delegacja niemiecka IPP zablokowała wezwanie do ustalenia limitu cen gazu. To Niemcy uzależniły politykę energetyczną Unii Europejskiej od Gazpromu. Ich erinnere Sie an ein Ende zu kommen. Sie überziehen schon gewaltig, leider. To jest dla Europejczyków najważniejsze. O tym, żeby wesprzeć obywateli.